Cześć. Chciałbym przedstawić Wam historię pistoletu maszynowego wzór 63, popularnie zwanego rakiem. Skąd wzięła się ta nazwa? Czy dlatego, że pistolet potrafił zrobić strzelcowi, jak głoszą legendy, przysłowiowy znak? Piotr Wilniewczyc, twórca słynnych polskich konstrukcji broni strzeleckiej, pistoletu Wis i pistoletu maszynowego Mors, po zakończeniu II wojny światowej powrócił do pracy naukowej i dydaktycznej. Konstruowaniem broni palnej mógł zająć się dopiero po śmierci Stalina, kiedy to w krajach bloku wschodniego nastała odwilż. W 1956 roku na Politechnice Warszawskiej powołano zespół pod kierownictwem profesora Wilniewczyca. Zadaniem konstruktorów było opracowanie wzorów polskiej broni strzelającej nabojem 9x18 Makarow, która została przyjęta na uzbrojenie Armii Układu Warszawskiego. Pierwszym dziełem zespołu był pistolet samopowtarzalny Wir, który jednak przegrał w konkursie z Czakiem, późniejszym P-64. Drugim projektem był pistolet maszynowy z magazynkiem umieszczonym w chwycie. Nowy PM nazwano na etapie projektowania rakiem. Zwykło tłumaczyć się tę nazwę jako ręczny automat komandosów, ale chyba nie taka była intencja ojca chrzestnego PM-u. Wilniewczyc z pewnością nie nazwałby pistoletu maszynowego automatem. Określenie to było zarezerwowane dla broni automatycznej, co najmniej na nabój pośredni. To właśnie popularny AK-47, nazwany tak przez Amerykanów, od samego początku nosił nazwę automat Kałasznikowa. Możliwe, że nazwa RAK była odpowiedzią na czechosłowacki PM Skorpion. Nie bez znaczenia jest też fakt choroby nowotworowej Wilniewczyca, który zwykł powtarzać, że albo on wykończy raka, albo rak jego. I tak właśnie się stało. Po śmierci profesora 23 grudnia 1960 roku zespół konstrukcyjny, w skład którego wchodzili Marian Wakalski, Grzegorz Czubak i Tadeusz Bednarski, kontynuował pracę nad rakiem. Opracowana broń odznacza się kilkoma niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. Przykładem na to jest dwuchodowy spust, dość rzadko spotykany. Krótkie ściągnięcie spustu powoduje oddanie pojedynczego strzału. Ściągnięcie go do oporu powoduje strzelanie serią. Inny przykład. Rak strzela z zamka otwartego typu swobodnego, poruszającego się na zewnątrz broni, podobnie jak duński Madsen M45. Odkryty zamek raka zaopatrzony jest w kompensator odrzutu z racji kształtu zwany łyżką. Dzięki takiej budowie zamek można łatwo napiąć jedną ręką. Kolejna ciekawostka to liniowy opóźniacz bezwładnikowy, znajdujący się w komorze w tylnej części zamka. Zmniejsza on szybkostrzelność pistoletu, która bez niego wynosiłaby ponad 1000 strzałów na minutę. Niekonwencjonalnie rozwiązano mechanizm wyrzucania łusek. Pazur wyciągu umieszczony jest w czółku zamka, ale wyrzutnik stanowi występ szczęki magazynka. Akurat taka konstrukcja magazynka powoduje utrudnione ładowanie nabojów. Jeszcze bardziej uciążliwy jest występ z ostrej stalowej blachy odpowiedzialny za unieruchomienie zamka w tylnym położeniu po wystrzeleniu ostatniego naboju. Przed rozłożeniem broni wyciągnij magazynek. Sprawdź komorę nabojową i oddaj strzał kontrolny w bezpiecznym kierunku. Następnie cofnij zamek tak, aby znaczniki na szkielecie i zamku zrównały się. Zabezpiecz broń. Przekręć lufę o ćwierć obrotu. Odbezpiecz broń i zdejmij zamek ze szkieletu. Wyciągnij urządzenie uderzeniowo-powrotne, samo wypadło. Przekręć lufę w zamku o ćwierć obrotu i wysuń ją. Rak rozłożony. Składanie w odwrotnej kolejności. Najpierw umieść lufę w zamku i obróć ją o ćwierć obrotu. Następnie umieść urządzenie uderzeniowo-powrotne w szkielecie. Połącz szkielet z zamkiem. Zamek cofnij tak, aby znaczniki na szkielecie i zamku zrównały się. Zabezpiecz broń. Przekręć lufę o ćwierć obrotu. Odbezpiecz broń. Sprawdź, czy mechanizmy pracują poprawnie.
i broń jest złożona. Projekt zgłoszono do opatentowania w 1962 roku, po czym dokumentację przekazano do fabryki w Radomiu, gdzie wykonano ponad 20 prototypowych egzemplarzy, które poddano testom. W 1964 roku, po zakończeniu badań technicznych i prób kwalifikacyjnych, RAK został przyjęty do uzbrojenia jako pistolet maszynowy wzór 1963. Produkcję seryjną rozpoczęto w 1967 roku i pod koniec lat 60. pierwsze raki trafiły do jednostek wojskowych, stając się etatową bronią czołgistów, zwiadowców, kierowców. Nowa broń wzbudziła spore zainteresowanie w kraju i za granicą. Stała się też ulubioną bronią Tytusa Dezoo. Wokół raka narosło sporo mitów, które nie mają żadnego uzasadnienia. Na przykład krążą opowieści, jakoby poruszający się zamek miał wybijać oczy, a nawet zęby szczercowi. Nic takiego nigdy nie miało miejsca. Niektórzy twierdzą, że ruszające się wraz z zamkiem przyrządy celownicze uniemożliwiają celny ogień. Że nie jest to prawdą, przekonajcie się sami. Może ktoś powie, no tak, ale to tylko ogień pojedynczy, a przy ogniu ciągłym na pewno rak jest niecelny. Odpowiadam, to nie jest broń dla snajperów, a przy strzelaniu serią i tak tylko pierwszy strzał jest wycelowany. Rak miał służyć do samoobrony na wojnie. To taki pierwszy polski PDW. Na szczęście dla nas nie miał okazji sprawdzić się w tej roli. Żadna armia, poza Polską oczywiście, nie przyjęła tego PM-u oficjalnie na uzbrojenie. Spore ilości raków zakupiła NRD dla jednostek wsparcia policji. Oprócz Niemców odbiorcami PM-63, ale już w mniejszych ilościach, były inne kraje socjalistyczne, w tym Kuba i Wietnam. Budził zainteresowanie organizacji terrorystycznych i był użyty w kilku akcjach, w tym m.in. przez działającą w latach 70. w RFN bojówkę frakcji Czerwonej Armii. W tamtym czasie pojawiły się też doniesienia o użyciu PM-u w akcjach Palestyńczyków. Jeszcze w latach 90. z rakiem pod ręką fotografował się Yasser Arafat. W raki wyposażone były również oddziały specjalne ZOMO. To jeden z takich oddziałów zmasakrował górników kopalni Wujek w grudniu 1981 roku. Podsumowując, PM-63 to pierwszy polski pistolet maszynowy produkowany seryjnie na dużą skalę oraz dość nowatorska konstrukcja. RAK strzela niezbyt silnym nabojem, jednak dzięki temu charakteryzuje się małym odrzutem mimo niewielkiej masy. PM wzór 63 to jedyna polska broń skopiowana przez Chińczyków. W latach 80. bezlicencyjną kopię pistoletu oznaczoną jako typ 82 produkował chiński koncern Norinco. I dla tych wszystkich powodów każdy miłośnik polskiej konstrukcji strzeleckich powinien go mieć w swojej kolekcji.